Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj zawitam do Bistro Ćwikła na ulicy Nadbyszyckiej 64 bodajże i przetestuję typowy polski obiad. No i tutaj zobaczcie, już na samym początku dostałem pierogi i zaraz będę je próbował. Zapraszam do oglądania. No to witam was w pierwszej części podsumowania filmu, w sumie wypowiedzi na temat pierogów. Jest delikatne ciasto, one są lepione od podstaw, wzięte od jakiegoś pana, który się bardzo dobrze ponoć na tym zna. Farsz jest taki jak to powiedzieć, no przyjemny w smaku, nie jest on chamski. No takie typowo domowe pierogi, które naprawdę są bardzo dobre, takie nie garmażeryjne, tylko takie domowe, o tak powiem, z takim domowym smakiem, jakby to twoja babcia moja robiła. No, ogólnie jest ich 8 sztuk, jest to dość spora porcja. Wiem, napiszecie, że mi mało będzie, no ale że teraz biorę te leki na tą cukrzycę, co mam, to po prostu małą porcją też się naję. No, to w dalszej części filmu opowiem wam o żurku, jak mi smakował. Jestem już po spróbowaniu drugiej rzeczy z klasycznego obiadu, czyli żurku. Jest to taka klasyczna zupka po rosole takim, w zestawie takim obiadowym. No i powiem tak, chrzanik stonowany, jest go na takim poziomie, że nie przesadnie, smacznie tak domowo. Kiełbaski było kilka kawałeczków, takich dość sporych, dało się tym najeść, ale chyba jednej rzeczy zabrakło, albo mi się zdaje. Wiesz jaki? Jajek. A to może zapomnieli. No tak, to zapomnę, ale normalnie... normalnie z jajkiem, ale to w sensie nie jest, w sensie mi to nie przeszkadza, jest to okej. Jest to jak dla mnie ciekawe bistro takie obiadowe. Można powiedzieć, że takie studenckie, już takie po tym stołówce trójce na Langiewicze. Takie kolejne miejsce, które warto odwiedzić, którym można się posilić takim i to w miarę tanio obiadkiem. No cóż, to zakończyłem ten odcinek z Bistro Ćwikła na ulicy Nadbyszyckiej 64. Piszcie propozycje bistro lub barów mlecznych w Lublinie lub innych miejscowościach, które chcecie, żebym przetestował sam czy z którymś z gości. To piszcie też to w komentarzu. No i co, życzę wam miłej niedzieli, do zobaczenia, cześć!